właśnie dlatego Krysia... dlatego Krysia postanowiła reagować, powiedzieć, że nie, że nasze są takie. Dużo lepiej niż bez. No, na pewno to będzie fajne, cokolwiek by nie narysować. Chciałabym po prostu całą tę przychodnię zrobić taką, no, taką galerię waszych tutejszych wzorów. No to powiedzmy pasek, pani pasek. Wilk, sarna plus koziołek, dzik, żuraw, bocian. I jedziesz tylko po wierzchu. Możesz używać rynienki, ja pokazuję jak maluję i nie używam rynienki. Zobacz, po prostu lecisz, chlap sobie ile wlezie, bo masz podkładkę. No i co, to pierwsze machanie wałkiem? No, a właśnie, kurde, Aga, jejku, Aga chciała, a ja to zrobiłam za nią. Co późno, dokonało się. No. Będę płakać. Czemu będziesz płakać? No Boże, no bo tyle czekałam na to. Czy potrzebujemy rękawiczek? Czy nie? Niekoniecznie. Niekoniecznie, tak? Hello! To będą motywy leśne nasze. Nasze zwierzątka. Zwierzątka nasze puszczańskie. Leśne, puszczańskie, tak. Patrz, jeszcze będzie czarne, a to białe. Będzie miło się tutaj siedziało. Ja myślę, że nie tylko do przychodni ludzie będą przychodzić, tylko tu na ławeczkę posiedzieć i selfiki sobie będą strzelać. No, żywo. Ale patrz, jakie zacieki, to nic. A to nic. To nic. Nie, ja to nie widać. Pierwszy raz to i tak jest super. Bardzo fajne warsztaty. Można się wyżyć na ścianie i pokazać coś pięknego. Ja tu maluję, a ona mi się tu podstawia specjalnie, farby rozrabia. No bo ja jak tak farby stoję, to chlapię, no. Akurat tu pada deszcz. Wczoraj było fajnie się myć. Włosy sztywne jak... Pokazać? Patrzcie. Nie. Patrzcie. To się w ogóle nie kręci. Bo może masz ten patyczek już taki odklejony w farbie, co? Jedno po drugim. Nie rozmazuj na całą ścianę. To ściany trzeba. Achy! Jako akcja hajnówka, nie? Też pomagamy, co? No, troszkę już się klaruje ten twój obrazek. Coś ci wyszło w końcu. Wiesz co? Zadyma niezła. To najczęstszy obrazek, jaki można zobaczyć na ścianie. Dobra, na co to przerobić? Na rakietę. Na rakietę, chciałam to samo powiedzieć. Wystrzelę ją w kosmos. Ja nie wiem, na czym ja jadę, wiesz? Nie wiem. Renata, na farbie! Możesz sobie polecieć tam do końca, nie? Zrobić, dobra. 45. Patrz, mój żurów ma cycki. Dobra. Co ma? Ma cycki. Cycki? No patrz, normalnie ma cycki. Robię bobra, o Jezu, urwałam mu ucho, muszę zrobić mu operację. A jak robiłeś? Oj, nie wiem. Miał. Taki odgłos wydaje ryś. Musi być margines,
więc nie możesz odmierzać od samego brzegu, bo wtedy jak zrobimy szablon i będziemy malować wałeczkiem, no, to wtedy tutaj tak się zrobi plama, więc musisz zrobić margines. No, ja bym to urwała, wiesz? Mogę? Tak, oczywiście. Nie, to Madzia niech będzie, jakieś dzieciaki będą. To jest melancholijne krzesło, które właśnie przeżywa jakiś kryzys wewnętrzny. Już możesz poszaleć, nie? Zaraz się zamaluje. Tak, już poszalałam, tam za wysoko poszła. Przyszła Mona, mówi, nie, wiesz, może ja ci kreskę narysuję. Też masz niebieski, patrz, ale numer, wszyscy mam niebieski. Boguś, chcesz mieć niebieski paznokieć? Fajny kolor ten niebieski. To co było, to okropne to co było w porównaniu do tego co teraz jest. Do jutra. Najpierw tam trzeba zakręcić, tam przejść pod kablem i dopiero wtedy w bramę. Najpierw idzie to. Zabieramy, a później idzie to. I jest piękny kwiatuszek. Może tutaj dajmy sobie, tu zróbmy bazę. A tak szybko zrobiliście, że... To złudzie kobietki. Bo możemy to zrobić bez taśmy. Czyli mniej syfu zostawimy po sobie. Moczymy wałek w ten sposób. Chodź tu do nas z tą fajką, bo nie będziesz widzieć. Moczymy, nie widzisz, chodź. Wałek czubkiem samym da. Dziękuję. Staramy się nie chlapać, ale jak się chluśnie, nie stresujcie się, to można zamalować, to są farby, to nie jest tatuaż. Dobra. Myślę, że tak. Co, nie staracie się robić idealnie? Nie no, staramy się. Się stresuję, jak to usłyszałam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. A gdzie to była główna artystka? Bo ja jej nie wiem. Pakuję szablony. Tak? Pakuję szablony w tym. Na Piłsudskiego 8. Tak? Czy dwa w kolejnych latach inne jeszcze będą ciekawym murale w dobrych miejscach, nie? Przepięknie, panie, robicie to wszystko. Przepięknie. Ślicznie. A będzie jeszcze piękniej, bo będą zwierzątka puszczańskie. Chyba po takiej szkole pani jesteście, tak? Nie, tutaj nami zarządza pani artystka, która tam siedzi na krześle i teraz myśli. Aha. Ona jest z Katowic i już takimi ścianami się zajmuje od bardzo, bardzo dawna. Patrz, jak się roją. A co się roi? Kulówki się roją. Wyszły się rozmnażać. Te duże to chyba są królowe. Te małe to robotnice, ale nie wiem, co one tu w ogóle robią. Powiem ci, że to jest męczące dość. Tyle powiem. Ponieważ ta ściana jest ciulata. Musimy to później opresować. Trudno. Trzeba po prostu siąść na tupie, kawusia i, no i pędzelek prawdopodobnie. Nie nagrywaj. Czemu? Koniec cięcia! Ale czemu? Cięcie, bo chcę zobaczyć, co to jest pod tym nieudanym... No to o to chodzi, to tak wiesz. I co tam jest? Super! Idealne kwadraty niemalże. O, i nie ma źle. Aż tak. Martyn. Lubię twórcze prace, lubię kreatywnych ludzi. Inspirujące rzeczy się dzieją w Hajnówce. Jest to dobra energia dla każdego człowieka mieszkającego w tym mieście, oby tak dalej. Przynajmniej ta przechodnia nie będzie wyglądała tak jak kiedyś. Ale wejście jest luks. Tak piękne te wejście też, głowa mała. Nawet i glazura to była. No. No to będzie. Sprawdzam, jadę pierwsza. Dobra. Jak coś, to będzie na mnie. No i tutaj, tu do mnie. Nie
jestem bardzo zadowolona, że mogę brać udział w takim fajnym projekcie, że robię coś dla naszego miasta, że będzie wesoło, kolorowo, po naszemu, po Podlasku, po Hajnowsku. Fajnie, że trochę ludzi się zgłosiło. I też się poznajemy. Fajne, może nierówne, niekształtne, uczymy się. Nie jesteśmy artystami, ale to, co robimy, zostanie na wiele, wiele lat. No dobra, to ściągnij teraz młodzieńca tutaj. Nie dociskaj. No jedziesz dalej. Znaczy, to aż tak trochę dociskaj jednak. Dobrze. Przepraszam, a ja pieniądze mogę pobrać? Czy? Ja to znaczy dla mnie pole. A mi się podoba. Gdyby tak było, wiesz, pomalowane byle jak, to co podobałoby się, to chyba by się nie podobało też po nasz pewnie. Ale ja się nie przyjmuję, no. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Słuchajcie. No ale zobacz, jaki pasek jest zrobiony. To tak, dzisiaj było pomalowane na czarno, na biało i teraz na czerwono, więc mi się wydaje, że ta robota idzie szybko. Jakiś chłopczyk przyszedł, powiedział, o, białoruskie wzory. Taki mały chłopczyk. Są one białoruskie? Nie, to są ludowe. Wstawiam, że trzy ostatnie, ale... Dziękuję, gratuluję. W którą stronę się odkręca? W lewo? W lewo podobno. Uznałam, że roboczy ubranie jest dla słabych i teraz prezentuję tutaj wdzięki i muszę się cały czas poprawiać, że jest to bez sensu, ale przynajmniej jest glamour. Się ludzie do nas. Już. Już? A było inaczej? No bywało. Dzisiaj rano było. Co było? Bo mnie nie było, ja spałem. No... nie wiem, czy mogę przeklinać. Bo jeden pan przeklinał. I powiedział tak. Co wy kurwa z tej hajnówki robicie? Uważam, że tego rodzaju, jak to się mówi, sztuka, bo to jest formą sztuki, powinna być wszędzie, nawet na chodnikach. I powinniśmy przypominać cały czas, że to są nasi przodkowie i bracia. Tak jak święty... Franciszek. Franciszek, tak. Dokładnie. Bracia mniejsi. Bracia mniejsi. I starsi, i mądrzejsi. Ciekawe, jak nam to wyszło. Był u nas pan burmistrz i powiedział, że na razie nie ma planów wycinania tego dębu, tylko po prostu został skreślony z listy pomników przyrody, bo być może coś będzie się działo i ja nie wiem, czy temu wierzyć, czy nie. Chciałem od razu zapytać, czy ufasz mu? Nie. Ale naprawdę, muszę dotknąć. No pewnie. Ale fajne zwierzaczki. Firma nie wesoła, ale przynajmniej z zewnątrz wesoło, tak? Tak, i te zwierzęta będą. No zwierzęta. I co w ogóle... pani sądzi w ogóle na temat tego? Rewelacja, rewelacja. Kobietki super wzięły sprawy w swoje ręce, rewelacja. Nie wszystkim na pewno się to spodoba, bo każdy z nas jest inny, każdemu z nas coś. Ale słoneczniki nasze będą fajne. Z pola.
Do widzenia! Pa! Zobacz sobie teraz koziołka, jak jest super, taki przestrzenny. Zobacz, jak fajnie, zobacz, co się z cieniem robi. No zobacz, noczno. Piknikujemy, świętujemy zakończenie muralu. A czemu twoje łapy tam nie ma, co? Gdzie? Na muralu. No. O, to dobry pomysł. No. Tak jak widzisz, to są wszystko osoby, które uczestniczyły w malowaniu, w pomaganiu, w sobie współtworzeniu tego muralu. Projektowaliśmy, wycinaliśmy, malowaliśmy i teraz to będziemy świętować marcinkiem od pani Jasi Bińczyckiej. Jest tu poruszenie ogromne. No poruszenie jest zawsze dobre, na pewno lepsze niż stagnacja, prawda? Cześć! Ktoś tu przyjechał fajny. Tak. No. Czy fajny? Nie wiem. Cześć. Nie wiem. My uważamy, że fajny. Super, dzięki. Nie wiem, czy to przez nie ulicę Wyrobieja, ale na ulicy się spokoja. Ja jakoś w ogóle lubię takich przechodniów patrzeć, jak ktoś w przypadku ktoś zajrzy, jeszcze coś powie, przypadkową osobę poznać, porozmawiać, to jest mega. I tak też ludzie się otwierają. Nie? Tak mi się wydaje. Mniej się boją, tak. Dobrze, to śpiewamy 100 lat muralowi, wcale nie Moni, gdyż są zerowe urodziny muralu. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Mural! Smacznego. Okay, traditional cake in Hajnówka. Okay, dziękuję. Dziękuję! Smacznego. Proszę, to dla pana. O, dziękuję. Jaki piękny, dziękuję. Dziękuję ślicznie. Po całym tym malowaniu obiecałam sobie, że kiedyś zrobię szablonik czegoś autorskiego. Jakieś, tak, twoje. I coś zbombię. Zbombię na mieście. Stasiu, co ty tu robisz? Ja cię kręcę. O, ja cię kręcę. Wow. What do you think about this wall art? I think it gives me a really comfortable feeling, and like all the birds, all the owls and all the animals, like they will give me a really peaceful feeling. So I really like it. Prawie! Ojej, czy to będzie Ukraina? Tamten jest bardziej charakterystyczny. A, to widzisz, Krysia bardziej wie. To świadczy tylko i wyłącznie, jak następuje transformacja wzorów, skąd one przybywają. Ja. Słuchajcie, bo to ja teraz nagrywam wideo, a chciałbym, żebyśmy na 3-4 wszyscy krzyknęli jedno słowo. Nie wiemy jakie, ale niech każdy krzyknie jedno słowo. 3-4.